Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Razem jest super. Gracjan, dołączyłeś do zespołu w ostatnim dniu zgrupowania w Ustroniu. Zanim o tym, co w najbliższych dniach, tygodniach, porozmawiajmy o ostatnich dniach. Jak one wyglądały z twojej perspektywy, kiedy pojawił się tutaj pierwszy telefon? Jaka była twoja pierwsza myśl i czy spodziewałeś się, że obierzesz właśnie taki kierunek? To wszystko wyglądało dosyć dynamicznie. Dostałem tak naprawdę konkretny już telefon w środę. Wiedziałem, że tam wcześniej jakieś rozmowy się toczą, ale w środę tak naprawdę można powiedzieć, że 90% tego całego tematu się wyjaśniło i w środę już byłem zdecydowany. Może nawet we wtorek wieczorem, ale tak naprawdę w środę rano już siadałem w auto i już jechałem tutaj do klubu, żeby dopełnić te wszystkie formalności. Czasu bardzo mało. Miałeś okazję porozmawiać z trenerem, poznać już z zawodnikami. Jaką wizję, pomysł ma na ciebie trener, prezes? Masz dwóch konkurentów w ataku, Tomka Malca i Damiana Nowaka. Jak to z twojej perspektywy wygląda i też jaka jest wizja na ciebie? Przede wszystkim przyjechałem strzelać bramki. Taką mam rolę, taką mam pozycję, że ciężko mówić o czymś innym, a nie o bramkach. Jestem napastnikiem, więc wymaga się ode mnie bramek i to chcę dać przede wszystkim zespołowi i też uważam, że mogę gdzieś tam mogę też pomóc w różnych momentach gry na boisku i mam nadzieję, że to pokażę i że będzie to po prostu widać gołym okiem. Na pewno miałeś okazję spotkać Tomka Malca, na pewno różni was wzrost, jeśli chodzi o twoje mocne strony, to chyba są inne niż Tomka, bo bardziej do takiej szybkiej gry pasujesz. Powiem szczerze, że jeszcze nie trenowałem z chłopakami i bardzo ciężko mi jest coś powiedzieć, bo łatwo kogoś wpychać w pewne ramy, wzrostowo czy nie wzrostowo, tak naprawdę nie widząc go na boisku, także ciężko mi jest na tę chwilę coś powiedzieć. Przeważnie jest tak, że gdzieś tam mniejsi zawodnicy są trochę lepsi technicznie, trochę bardziej mobilni, ale to nie jest powiedziane, że wysocy zawodnicy też tacy nie mogą być, więc ciężko mi na tę chwilę powiedzieć i tak naprawdę zobaczę, jak już zacznę trenować tak z drużyną, nie? A jak w ostatnich dniach twoje treningi wyglądały, bo nie miałeś okazji pojechać na ostatnie zgrupowanie z Wartą? W jaki sposób ty przygotowywałeś się do sezonu? Tak, no ja przygotowałem się, na początku normalnie zaczynałem treningi z Wartą i ostatnie półtora tygodnia, ostatnie dwa tygodnie miałem tak naprawdę trening indywidualny, który był codziennie, tak naprawdę najbardziej czego mi brakowało teraz to takiego treningu z drużyną, a poza tym to wszystkie takie obowiązki, że tak powiem, okresu przygotowawczego starałem się wykonywać, więc to nie jest tak, że przyszedłem z siedzenia do treningu. Kiedy robiliście awans dwa sezony temu z Wartą Poznań, byłeś jednym z ważniejszych zawodników, zdobyłeś 8 bramek. W poprzednim sezonie miałeś występować na boiskach ekstraklasy. Jakim teraz obecnie jesteś zawodnikiem? Tym, który zdobywał notorycznie bramki w pierwszej lidze, czy tym, który zagrał już w ekstraklasie? Nie, uważam, że jestem ciągle tym zawodnikiem, który strzelał bramki w pierwszej lidze i uważam, że będę chciał to udowodnić, będę chciał to nie tyle powtórzyć, co po prostu pobijać i strzelać więcej bramek, bo wiem, że mnie na to stać. Notowałeś bardzo dobre występy w zespołach juniorskich. Trener Kazimierz Moskal cię dostrzegł w Ekstraklasie. Co prawda wtedy nie zadebiutowałeś, natomiast występujesz w Pucharze Polski i zdobyłeś bramkę. To było dla ciebie jeszcze trochę za wcześnie, żeby wtedy już w tej Ekstraklasie grać? Ciężko powiedzieć, bo wtedy tej szansy nie dostałem, więc czy było za wcześnie, to nie wiem. Wiem, że wtedy byłem na fali, bo gdzieś tam w środę w Pucharze Polski strzeliłem bramkę, w piątek już byłem na ławce, w sobotę na ławce rezerwowej z Termaliką, ale nie wszedłem i różnie się mogło potoczyć, więc nie wiem, bo wtedy jakby nie zagrałem, więc ciężko mi by powiedzieć. Potem już była mieć Legnica, Błękitny i Stargard, Bytowia. Z jednej strony chyba taki trudny czas dla ciebie, musiałeś zejść trochę niżej, ale tak z perspektywy czasu chyba trochę był on na pewno potrzebny.
Tak, to była kwestia wypożyczeń, bo wiedziałem, że bardzo ciężko będzie o minuty na boiskach ekstraklasowych, więc tak jak to w akademiach wygląda, czekałoby mnie występy gdzieś tam w trzeciej lidze w rezerwach Pogoni, więc zdecydowałem się na wypożyczenia właśnie do pierwszej ligi dwukrotnie i więc ja uważam, że to wyszło mi tylko i wyłącznie na dobre, że w młodym wieku zdobywałem to doświadczenie, które teraz widzę, że jest po prostu bezcenne. A jakie są twoje wspomnienia przeciwko GKS-owi Tychy, bo dla nas chyba nie najlepsze, szczególnie w tym jednym spotkaniu? No tak, ja ogólnie mam dobre wspomnienia, chociaż powiem szczerze, że wygrałem z GKS-em chyba tylko raz, tak, bo z Wartą mieliśmy 1-1 i 2-2, jeśli się nie mylę, ale no bilans mam bramkę i asystę, pamiętam, z meczów z Tychami, ale tutaj zawsze świetnie się grało, bo jest świetny stadion i też atmosfera to była fajna, także ja ogólnie zawsze wspominam przyjazd tutaj na ten stadion bardzo dobrze, bo tu było czuć taką atmosferę takiego piłkarskiego święta. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Razem jest super.